O miejskich wyspach ciepła mówi się regularnie od początku sezonu. Wysokie temperatury nie zachęcają do spędzania wakacji w zabetonowanych aglomeracjach, dlatego coraz częściej miasta walczą z betonozą, którą same stworzyły. Wśród nich jest m.in. Ruda Śląska i Bielsko-Biała. Teraz pomysł zazielenienia pojawił się w Częstochowie. Obecnie to decyzja miast, co robią z nagrzewającym się betonem. Od września, według zapowiedzi ministerstwa, ma to być obligatoryjne. Karolina Komada. Pomnik Piłsudskiego, zraszacz wodny, który zapewnia chwilową ulgę w upalny dzień i morze betonu. Tak aktualnie wygląda plac Biegańskiego w Częstochowie. Są jednak pierwsze plany zazielenienia terenu. Bo to jest takie miejsce, że tak powiem, dużo mieszkańców przychodzi, tak jak teraz jest okres pielgrzymkowy. Więc myślę, że dużo osób narzeka, że jest beton, czy tak zwana betonoza. Aczkolwiek wiadomo, no jakby był cały pokryty zielenią, no myślę, że w żadnym stopniu by to się nie przyjęło, nie, na zadbanie, że tak powiem, tego terenu, bo to wiadomo, no jednak duża ilość osób, trawa no na pewno by była zniszczona, nie? Więc myślę, że koncepcje obydwie są jak najbardziej adekwatne do warunków, jakie mogą zostać tutaj, że tak powiem, przyswojone przez mieszkańców, prawda, czy przez turystów. Zieleni nigdy za wiele, zieleni i kwiatów. Także przedstawione tutaj dwa projekty, obydwa dodają zieleń. Myślę, że zieleń naturalna zawsze lepiej się broni i zawsze jest taka bardziej przyjazna, bliższa nam po prostu. Wprowadzanie zieleni w miejską przestrzeń to jeden z głównych celów wielu samorządów. Ruda Śląska już w marcu udostępniła pierwsze wizualizacje modernizacji placu Jana Pawła II, a dwa tygodnie temu informowaliśmy o planach wielkiego odbetonowania Bielska Białej, który od czerwca walczy z negatywnymi skutkami powodzi błyskawicznej. Teraz kolej na Częstochowę. Między 3 a 16 września to już będzie ankieta internetowa w ramach konsultacji społecznych, gdzie będzie można wybrać tą akurat koncepcję, która bardziej odpowiada mieszkańcom. Na to liczymy, że będzie duże zainteresowanie tym tematem. Choć walka z betonozą to coraz częstszy nagłówek pojawiający się w mediach, to wciąż nie są to obowiązkowe działania samorządów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem zmiany prawa ochrony środowiska. Ustawa miałaby wprowadzać obowiązek tworzenia planów adaptacji przez miasta, które mają 20 tysięcy mieszkańców lub więcej. Plany będą musiały zawierać dwie rzeczy. Pierwsza to będzie koncepcja zazieleniania miasta, zwiększania powierzchni terenów zieleni, zadrzewień. I druga koncepcja gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi na terenie miasta. Oba te elementy odnoszą się do tematu, do kwestii miejskiej retencji, bo no, tereny zieleni i zielona retencja no, to jest taki kierunek, który promujemy i zachęcamy samorządy do tego, żeby właśnie myśleć o terenach zieleni też jako obszarach, które magazynują wody deszczowe w sytuacjach deszczy nawalnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza też monitorować samorządy i sprawdzać co 2 lata, jak miasta odpowiadają na zmianę klimatu. Gotowy projekt ustawy najprawdopodobniej trafi do Sejmu na przełomie września i października.